Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Wczoraj podpisano akt dyrekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę dwóch budynków mieszkalnych w Kępnie przy ulicy Przemysłowej. Są to pierwsze dwa budynki realizowane w ramach gminnego planu gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy. Poświęcenia dokonał ksiądz Jerzy Palpuchowski, proboszcz parafii świętego Marcina i ksiądz Marek Otręba, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej na ulicy Poznańskiej. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka MPM Development, spółka z Oznamysłowa. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 4 września 2007 roku. Gmina Kępno przystąpiła do programu Mieszkanie Plus, ale nie budujemy mieszkań na wynajem. Ta dzisiejsza uroczystość, to dzisiejsze spotkanie, budowanie kamienia węgielnego, to przyjrzenie się temu, co już widzimy gołym okiem. To już rozpoczęcie budowy dwóch bloków, czy bloków, na których znajduje się 36 mieszkań dla kępińskich rodzin. Mieszkań na wynajem, ale z opcją dojścia do własności. Te partnerskie kontakty z BGK, z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, zaawansowały właśnie tym, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Inwestycja, szanowni państwo, i warto to podkreślić, bo wiele jest nieprawdziwych informacji rozszerzanych na temat tej inwestycji. Inwestycja nie jest realizowana, nie jest finansowana z budżetu gminy. Nie jest finansowana bezpośrednio z budżetu spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy do niedawna ADM-u. Jest finansowana ze środków pozyskanych z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Mieszkania, które tutaj osoby otrzymają, będą w ramach czynszu spłacały również i nabywały stopniowo własność przez 25 lat. Po 25 latach staną się te osoby, które otrzymają mieszkania, właścicielami tych mieszkań. Podpisana umowa zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych z 36 mieszkaniami oraz infrastrukturą towarzyszącą w terminie do 31 sierpnia 2018 roku za kwotę 6 898 000. Realizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest to spółka, którą gmina Kępno powołała w 2016 roku na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych. Wiemy wszyscy, że to są pierwsze mieszkania od dobrych kilku lat i tak jak burmistrz wspomniał, wiemy, że to nie ostatnie, tylko początek rozwoju naszej polityki mieszkaniowej. Dzięki staraniom burmistrza Piotra Psikusa oraz TBS udało się pozyskać finansowanie budowy z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie. Autorem projektu budowlano-wykonawczego jest Biuro Projektowe Akapit Ewa Chojnicka-Pietrzak z Brzegu. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli zaproszeni goście, którzy wraz z przedstawicielami władz samorządowych oraz wykonawcami inwestycji podpisali akt erekcyjny sporządzony dla udokumentowania tej ważnej inwestycji. Dokument został umieszczony w tubie wraz z monetami 1, 2 i 5 zł ze zdjęciami przedstawiającymi wizualizację budynków z wybranymi rzutami kondygnacji, a także egzemplarzem ostatniego numeru Wiadomości z ratusza.